Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w 21 dniu Vlogmas. Zostało dokładnie 3 dni. Zostało dokładnie 3 dni do Wigilii, 3 dni vlogowania. My już staliśmy jakiś czas temu. Chłopcy są ogólnie w domu. Wczoraj byli w przedszkolu, ale tak, po pierwsze dzisiaj jest mega ślisko. Ja raczej boję się trochę w takich warunkach jeździć. Po drugie, boję się, że załapię jakąś chorobę z przedszkola. Tak naprawdę zostały tylko te 3 dni i raczej ich zostawię. Wolę mieć spokojne święta, więc tak. Tak to u nas wygląda. Od razu wam mówię, dlaczego chłopcy są w przedszkolu, bo ostatnio mówiłam, że Staś jest chory, ale i tak takie pytanie padło, że dlaczego Stasiek siedzi w domu, czy dlaczego on nie chodzi do przedszkola. O! Więc tak, teraz was informuję. Przywitasz się ładnie? Hejka! Hejka, hejka! My teraz co robimy? Sprzątamy. Sprzątamy, później montujemy vloga, zrobimy sobie jakąś herbatkę, a nasi chłopcy pojechali po zakupy na święta spożywcze, chociaż trochę. No, czas na kalendarz adwentowy. Mam. A ty nie masz chyba? Mam. Oj, zaraz zobaczymy. I znów to zdjęcie? No w każdym vlogu będzie. Ale się zrobowało, dobra. To dzisiaj? 21, ja już... Pokaż? No dobra, zjedz. A moje 21 poszukaj. 21, 2 i 1. 21. No. Dobrze. No i wyjmuj. Mama, ale jaka to czekoladka? Czekaj. Kinder. Pomogę. Kinderek? No, bo jutro te. Dzisiaj jest kinderka. I drugą jest. Ała, jejku, czemu ja nie mogę tego wyjąć? I drugą czekolad? Nie, 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 to nie jest kinderek, tylko Kinder Country. No, więc kawusia musi być, bateria mryga, więc to będzie czas na montowanie i na podładowanie aparatu. Dobrze, że kawka jest, posprzątałam trochę w lodówce, więc jak przywiozą zakupy spożywcze, to będzie po prostu gdzie ułożyć już. Dobra. Bierzemy i idziemy. Filmik już się wstawia, jeszcze 17 sekund. Krótki jest, bo 8 minut, no ale cóż. Takie życie. Tutaj palę w kominku swój wosk o zapachu właśnie pieczonego ciasta dyniowego. Przepiękny jak dla mnie, ale to już wam mówiłam, że jest też specyficzny dla niektórych. Chociaż pytałam się Basi, czy jej przypadł do gustu i ona mówi, że dla niej też jest bardzo ładny. Więc super, cieszę się. Kawuśka praktycznie dopita. No i czekam na tych naszych chłopaków, zobaczymy za ile przyjadą. I może dzisiaj zrobimy właśnie pierogi z serem i zamrozimy, żeby w Wigilię tylko je ugotować. Zobaczcie, mamy i jemiołę. Zobaczymy, gdzie ona zawiśnie. Ignacy, wiesz, że pod jemiołą jak staną dwie osoby, to muszą sobie dać buziaczkę? Wiedziałeś? Na, 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 na. O nie! Jesteśmy pod jemiołą! Którą mamy? 10:50. Ja zabieram się za zmywanie, mimo tego, że już dzisiaj to robiłam, to oczywiście się nazbierało z tych stołów, jak ogarniałam. I później porobię jeszcze woski, bo przyszły mi nowe zapachy, więc jestem ich mega ciekawa i chcę je po prostu sobie przetestować w święta. Dobra, woski zrobione. Teraz idę się trochę podmalować, żeby nie wyglądać tak błyso przez cały vlog, bo dzisiaj jak Dawid wróci, robimy pierogi z serem, tak jak wam mówiłam. I chyba bigos już zaczniemy robić, bo wiecie, bigos to musi się gotować z 2 dni, żeby był taki naprawdę dobry. Och, trochę tu mam bałagan. Było sprzątane, ale oczywiście wiecie. Wiecie jak to jest. Czy to jest mój podkład? Już mam go tak mało? Boże, żeby mi na święta starczyło. Czy jutro zobaczę? Może tak to skoczę sobie do... gdzieś do Rossmana czy coś, ale ja wolę zamawiać przez internet. Kreski, tusz, ten brwi sobie zrobię tym. Gdzie ja go mam?
Mam nadzieję, że dzisiaj się uda zrobić tą maseczkę. Jak nie, to może w Wigilię. I taki mam żel. I po prostu wyczesuję sobie je tak do góry. Jedna, druga. Teraz kredką nie robię, bo byłam u kosmetyczki, więc nie potrzebuję dodatkowego koloru, jakiegoś tam krycia tych brwi. Więc już jest git. Teraz kreski, rzęsy i jesteśmy gotowi tak naprawdę. Coś dzisiaj nie mam ręki. Kreski są niosły, że długie jakieś, nie wiem, w kosmos idą, ale już ich nie poprawiam. Ja dzisiaj nigdzie nie wychodzę, będę spędzała dzień w domu, w kuchni. To wiecie, mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wam również nie będą przeszkadzały. Dobrze. Macie już kreację, co zakładacie na Wigilię, na kolację wigilijną. I dajcie znać, o której mniej więcej u was właśnie ta Wigilia się zaczyna. U nas, jak dobrze pamiętam, to jest 17, jakoś tak chyba, 17. Dobra, tak wyglądają kreski prześwietlone. O, tutaj jest idealnie. Trochę nierówne, ale powiem wam, że wyglądają całkiem spoko. Myślałam tam, jak siedziałam, było trochę ciemniej, że będą gorzej wyglądały, ale jest git. Dawid przywiózł kapuchę kiszoną od rodziców i teraz w całej kuchni daje kapustę. Lubię sok z kapusty kiszonej, ale dzisiaj go nie piłam. No, więc dzisiaj też bigosik będzie. Mam nadzieję, że Dawid kupi śliwki, może zaraz do niego zadzwonię, bo jednak jak dodać takie 3-4 śliweczki suszone do bigosu, to jest naprawdę pyszne. Kochani, mamy pojemniki. Czekajcie, tylko Ignasiowi kubek sięgnę. Masz, Ignasi. Pojemniki porozdzielam sobie, poprzyklejam tutaj te etykiety i pochowam po prostu woski, żeby były szczelnie zamknięte. Porobiłam nowe zapachy wosku i powiem wam, że wszystkie są obłędne, naprawdę bardzo mi się podobają. I tak, na dzisiaj to już będzie koniec. Będę miała sobie je w pudełeczkach. Dobra. No i muszę tutaj teraz ogarnąć, bo jak Dawid wróci, no to zaczynamy przygodę z gotowaniem świątecznym. Dobra, ogarniam i później się odezwę. Widzicie, ja się wzięłam już za ciasto na pierogi, bo ono powinno tak leżakować 15-20 minutek, więc akurat Dawid przyjedzie, zrobimy farsz, no i będziemy nadziewać, pójdzie szybciej, sprawniej, więc tak, tutaj mamy już gorącą wodę, mąkę. Mąki, ile było? 300 gram, 200 ml gorącej wody, 25 gram masła. Widzicie, no teraz te vlogi tak będą wyglądać. Tutaj moczę grzybki suszone i dodam maślaki i borowiki, tak zmieszałam, myślę, że będzie ok. No i teraz zabieram się za krojenie karkówki, najgorsze, bo to w takie, wiecie, są mniejsze kawałki i jakieś tam kiełbaski, nie wiem jaką Dawid kupił, więc będzie i karkówka, i kiełbaska, grzyby, chyba Dawid nie kupił śliwki, ja chciałam właśnie dodać, no ale nic, najwyżej się dokupi jutro i wrzucę jeszcze i podgotuję, wiecie, tak jak mówiłam, bigos to trzeba gotować z 2 dni, żeby był taki porządny, fajny i dodam też trochę słoninki, żeby ona też tam, wiecie, się gotowała razem z tą kapustą. Skończone, kochani, na dziś w kuchni. No, tylko będę musiała co chwileczkę chodzić i wiecie, ten bigos mieszać i mieszać, ale koniec roboty tak naprawdę. Zaraz sobie zrobię jakąś herbatkę z tym grzańcem bezalkoholowym i siadam chwilę odpocząć. Wiecie, kochani, zdecydowaliśmy się jeszcze na dwie gwiazdy. Musimy znaleźć do nich doniczki, no i zaraz je gdzieś ustawimy, zobaczymy, gdzie będą najlepiej wyglądać. Ignaś, idź, ubierz bluzeczkę.
Kochani, my byliśmy w paczkomacie, ale okazało się, że podjechaliśmy jeszcze tutaj pod... pod co? Ojejku. No mniejsza z tym, pod ratusz. O, zobaczcie, jaka piękna choinka. No i tutaj również są dekoracje. I chłopaki. Stasiek, załóż kaptur. Gdzie jest czapka? No. Więc porobimy zdjęcia. Już więcej nie nagram raczej. A jeszcze z tej strony wam pokażę tutaj, jak jest ozdobione. No, bo mam chyba z 15% baterii, więc za dużo mi się nie uda, a chcę chłopakom jeszcze pocykać jakieś zdjęcia. Dobra, jakieś zdjęcie zrobione, więc może jeszcze coś mi się uda nagrać. Idziemy się przejść, bo tam z drugiej strony jeszcze jest taka ramka, wiecie, jest napisem z Duńska Wola, co roku wam pokazuję to. Jejku, jeszcze pięknie pruszy śnieg, jest naprawdę super. I nie jest aż tak bardzo zimno. Powiem wam, że chłopaki są bardzo zadowoleni, już biegną do bombki. No a tu kino nasze, tak. Nie wiem. No, więc tak, to tam bombka, a tutaj jest ta ramka. I za chwileczkę chłopakom zrobię zdjęcie i może nam tutaj na miniaturkę. Zobaczcie. Fajne jest naprawdę, można sobie zrobić zdjęcie z hashtagiem, oznaczyć. Bardzo fajnie. Fajnie, że pada śnieg, bo jest tak jak mówiłam, klimatyczniej. To chodźcie. To chodź z mamą. Idziemy do bombki. Jeszcze była taka złota, to jest czerwona, a gdzie jest złota? Co? Wiecie co, bo ja tam sedłem do kina. No, ale masz tutaj, poczekaj. Aha. I wchodzimy do bombki. Bombka prawdziwa. No. Żeby się nie zapadło. Jest fajnie. Ej, żeby widzowie się nie zapadło. Nie. Przeszliśmy, kochani, tutaj do kawiarenki koło właśnie w kinie. Stasiek będzie wcinał sobie popcorn, a my czekamy też, znaczy chłopaki czekają bardziej na gorącą czekoladę. Z czym? Z bitą? Śmietaną. No, z bitą śmietaną, więc tak, mamy taką fajną miejscówę. I czekamy, później wam pokażę, jak przyjdzie. Mam nadzieję, że jeszcze baterii mi starczy. Kochani, my jesteśmy w domu. Super był spacer, pyszna czekolada gorąca. Ale teraz się z wami żegnamy. Dzięki wielkie za oglądanie. No i widzimy się już jutro. Buziaki, pa!